rzeki. Pierwsze ludzkie cywilizacje narodziły się nad ich brzegami. Dawały nam wszystko, czego potrzebowaliśmy, aby istnieć i prosperować. Szybko nauczyliśmy się, jak ujarzmiać rzeki i wykorzystywać ich siłę. Większość z nich tak zniszczyliśmy, że dziś często nie są w stanie nas wspierać. Same rzeki umierają za sprawą człowieka. Ludzie rzucili wyzwanie dewastacji życiodajnych rzek. Chcą bronić i chronić ich praw. Każdego dnia jest nas coraz więcej. Wspieramy się nawzajem i wspomagamy nasze działania dla dobra rzek. Michał Bień urodził się i wychował nad rzeką Mierzawą. Pamięta, jak z tatą łowił ryby i jak kąpał się w rzece. Mierzawa ma 64 km. To dopływ rzeki Nidy w województwie świętokrzyskim. Kilka dekad temu duży odcinek rzeki zmieniono w sztuczny kanał. W rezultacie przekształceń i zanieczyszczeń w rzece powoli zaczynało brakować życia. To doświadczenie mocno zaważyło na wyborach Michała w dorosłym życiu. Obserwowałem, jak z roku na rok ta rzeka utraca swój charakter. Jest coraz większa degradacja, większe zanieczyszczenia. Potem jak zacząłem właśnie w liceum wybierać kierunek studiów, to wybrałem ichtiologię. Ale potem jak studiowałem ichtiologię, zobaczyłem, że ichtiologia to jest tylko część właśnie tej wiedzy, która jest związana z tą wodą. Więc poszedłem też na inżynierię wodną, żeby mieć pełny obraz sytuacji i żeby spróbować wykorzystywać tą wiedzę w przyszłości, żeby coś dobrego stworzyć. Zdobytą wiedzę Michał zaczął wykorzystywać do ratowania rzeki swojego dzieciństwa. Zaczęliśmy działać, żeby tutaj właśnie namówić do współpracy i Wody Polskie, i tutaj uczelnie, placówki badawcze, żeby tu wspólnie coś dobrego stworzyć. I zaczęliśmy od Mierzawy, bo tak Mierzawa ma największy potencjał do tego. Jest marzec 2022 roku. Michał zorganizował akcję sadzenia drzew wzdłuż brzegów rzeki. Słuchaj, tu trzecią sadzimy, czy nie? Tak, możemy trzecią w takim trójkącie posadzić. Tutaj, tak? Tak, dokładnie. Kilometry wyciętych drzew okazały się zabójcze dla zdrowia Mierzawy. Pozbawiły rzekę naturalnego cienia. Nad brzegami rzeki zaczęła dominować trzcina pospolita, która coraz bardziej zarastała koryto rzeki. Zaczęły znikać rzadkie i cenne gatunki roślin. Jednocześnie woda zaczęła się nagrzewać, zagrażając występującym tam rybom. Przekształcenie koryta rzeki i jej brzegów spowodowało, że z przyjaznej człowiekowi Mierzawa stała się zagrożeniem dla środowiska. Tam, gdzie rzeka została uregulowana i wyprostowana, gdzie skrócono jej naturalny bieg, wzrosło zagrożenie suszą, a na odcinkach poniżej zagrożenie powodzią. Jak my zasadzimy te drzewa, to kiedyś będziemy widzieli coś takiego jak tutaj? Tak, z tych naszych sadzonek dwuletnich za 20, 30, 40 lat będziemy usuwać właśnie takie drzewa. Te dwa dni, w piątek, sobotę, zasadziliśmy 1600, no i dzisiaj nam zostało 1400. No w sumie to nam się uda tak około 8 km rzeki zacienić. Razem z Michałem wróciliśmy nad Mierzawę, do miejsca, gdzie dwa lata temu towarzyszyliśmy mu w akcji sadzenia drzew. Jestem szczerze zaskoczony, że przerosły moje oczekiwania. Nie myślałem, że aż tak szybko nie przerosną. Jak je sadziliśmy, to były dosłownie takie po 1,20 m, 1,30 m, więc dużo mniejsze ode mnie, a teraz prawie dwa razy mnie przerosły już. Jestem też zaskoczony, że na przykład tutaj jak były posadzone cztery, to wszystkie cztery się w tym miejscu przyjęły i wszystkie mają podobnych są podobnych rozmiarów, więc to zacienienie rzeki może być dużo szybsze niż przewidywałem wcześniej.
No i po 2 latach widzimy, że te olsze ładnie sobie dają radę. No jeszcze za kilkadziesiąt lat, powiedzmy tak 30-40, to już się zrobi naprawdę ładnie, tak naturalnie. No i też krajobraz nam się tu zróżnicuje, nie będzie tak otwarta przestrzeń. Te drzewa będą pomagały nam walczyć z suszą, z powodziami. Jak człowiek zniszczy, to najlepiej delikatnie pomóc, potem zostawić samą sobie. I natura już sama będzie sobie to układała po swojemu. Samo będzie krajobraz się i rzeki kształtowały i potem tylko już nie przeszkadzać. Pasja i determinacja Michała, aby przywrócić rzekę i jej ekosystem do naturalnego stanu, stała się inspiracją i motywacją dla innych. Wędkarze z okolic i całego województwa wsparli jego działania i wizję zdrowej Mierzawy. Chcą, aby lokalny aktywizm został dostrzeżony poza ich społecznością i zainspirował innych. To była taka współpraca właśnie z tutaj okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, gdzie zaangażowani wędkarze no, chcieli coś zrobić dla wędkarzy, wiadomo, łowić ryby, ale też, żeby przyjemnie spędzać czas nad tą wodą, żeby było przyjemnie jechać, odpocząć. Wtedy właśnie został zaangażowany projekt z WWF-em, z Uniwersytetem Rolniczym, żeby stworzyć właśnie koncepcję, taką oddolną koncepcję, bez większego finansowania odbudowy tej rzeki. Co możemy zrobić niskim kosztem, niskim też nakładem pracy, praktycznie pracy własnej, żeby to fizycznie zrobić, żeby tą rzekę jak najbardziej poprawić, przywrócić ten naturalny charakter i ją uzdrowić. Wędkarze pod kierunkiem Michała podjęli akcję ratowania Mierzawy. Pracowali nad stworzeniem miejsca dla pstrągów i innych ryb do złożenia ikry. Ich działania miały na celu przywrócenie bioróżnorodności rzeki zaburzonej przez człowieka. Tarliska, na przykład pstrąga potokowego, ulegało całkowitym zapiaszczeniu. Jak jest piasek obecny w gniazdach, to nic nie, z tych gniazd się nie wykluwa. Ten kraj całkowicie obumiera. A potem naraz zaczęły narastać problemy z oczyszczaniem ścieków. Oczyszczalnia ścieków coraz słabiej pracowała, nie czyściła odpowiednio tych ścieków. Coraz większe były rzuty i powoli rzeka zamierała. Zniknęły bezkręgowce te ceny, tak? Czyli nie było kiełży, nie było chruścików, nie było larwiętek, larwarzek. Larwy muchówek były na całym odcinku kilku kilometrów rzeki. Teraz już powoli ta oczyszczalnia już lepiej działa, no, ale to nadal jest odcinek zamulony. Więc teraz tu, gdzie jakiś był żwir, jak wsypiemy ten żwir, to powinno się właśnie zrobić idealne miejsce do życia właśnie zarówno dla ryb, jak i dla tych bezkręgowców wodnych, które to kiedyś występowały i które potem wracają na te odcinki. Efekt prac był natychmiastowy. Zaledwie w kilka tygodni po zakończeniu akcji na nowe tarliska wróciły ryby składające ikrę. W 2 lata od tej inicjatywy wędkarze, którzy uczestniczyli w pracach, oceniają ich rezultat. Jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie odtwarzaliśmy tarlisko 2 lata temu. No i jak widać, efekty są, bym powiedział, no wyśmienite. W tej chwili depczemy po żwirze, mamy tu mnóstwo roślinności wodnej, a tak naprawdę efekty widać jesienią, gdzie pstrągi przystępują do tarła i widać, że naprawdę tarlisko się sprawdza, tarlisko działa, piękne ryby nam się tutaj wycierają. Ilość ryb, które przystępują do tarła, no po prostu naprawdę moje oczekiwania przekroczyła. Więc to na pewno było potrzebne. To jest piękne, jak obserwuje się te ryby, które mają gdzie tego rozrodu przystąpić. Dziś wędkarze z Nadmierzawy dysponują mocnym wsparciem, które pozwoli im monitorować początek nowego życia w Mierzawie i wesprze ich działania na rzecz zdrowej rzeki. Dobra, ja sobie spróbuję tym brzegiem przejść, a ty tam może przy roślinkach pokombinuj, dobra? Ale zobacz, w porównaniu z zeszłym rokiem ta woda jest sporo czyściejsza, nie? No. Już chyba oczyszczalnia zaczęła działać tak, jak trzeba. Od kilku lat widać tą poprawę, nie? No, i te roślinki. A słuchaj, jak z tym spławikiem? Zabierasz go czasem na ryby? Tak, mam go w zasadzie cały czas przy sobie. Mieści się w zasadzie w każdej kieszonce, czy to kamizelki, spodni, czy gdziekolwiek. Spławik Aguard to pierwsze innowacyjne urządzenie, które pozwala na obywatelskie monitorowanie stanu czystości wody. W zestawie jest obciążenie, które go wyważa, po to, żeby ten element, że tak powiem, mierzący był na miejscu w wodzie. Ja już sobie wyciągam telefon, włączam aplikację. Po włożeniu spławika do wody on, wyczuwając sam, że jest w wodzie, zaczyna pomiar, łączy się z telefonem
nie robimy nic więcej, czekamy po prostu na wynik. Ważną rzeczą, o której też trzeba dodać w kontekście tego spławika, jest to, że aplikacja łącząca się ze spławikiem ma bezpośrednie jakby połączenie z lokalizacją, tak, GPS, czyli każdy nasz pomiar, który wykonujemy nad wodą, z automatu zapisuje nasze położenie. Tworzona jest od razu w aplikacji mapa właśnie, gdzie później możemy sobie nawet sprawdzić jakość wody w miejscach, gdzie ktoś już tym spławikiem wykonał taki pomiar. Zapisuje się to poprzez aplikację na mapie. Jeśli dobrze pamiętam, to ta bateria jest naprawdę długowieczna, bo to jest chyba ponad 1000 godzin. Nie, no, żebym nie strzelił, ale tak. Więc to jest naprawdę urządzenie bezobsługowe, długowieczne. Ten spławik powinien być jak termometr do mierzenia temperatury w domu, w każdym domu. To w każdym wędkarskim domu, tak jak w każdym normalnym domu jest termometr do mierzenia temperatury ciała, tak w domu wędkarza powinien być spławik, który będzie mierzył ten parametr. Szczególnie, że to, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest bardzo proste urządzenie pomiarowe. Zgadza się. Połączony z aplikacją na smartfony pozwoli wędkarzom mierzyć stopień zasolenia wody. To wskaźnik pozwalający wykryć, czy do wody trafiają zanieczyszczenia, zarówno te komunalne, jak i przemysłowe. Spławik i cały system pozwoli nie tylko wykryć duże zrzuty, takie jak występują w zlewni Odry, ale także mniejsze zrzuty na małych rzekach, gdzie nie ma aż tak drastycznych wzrostów zasolenia, ale niestety jest dopływ ścieków. Będzie przydatny dla wędkarzy na dużych i małych rzekach. Cała sieć hydraulicza to jest, można porównać, do naszego układu krwionośnego. Że małe rzeki są tymi naczyniami włosowatymi. Najmniejsze zmiany w tych małych rzekach wpływają kolejno na te rzeki większe. Czyli kilkadziesiąt zdegradowanych małych rzek przekłada się znacząco już na te rzeki większe, jak na przykład tutaj w naszym regionie Nidda, ale potem też Wisła, czy w drugiej części Polski Odra. To wszystko się przekłada, kumuluje w tych dużych rzekach, ale zaczyna się w tych małych rzekach. Wszystkie zanieczyszczenia, wszystkie rzuty, regulacje, zjawiska powodzi, suszy zaczynają się przede wszystkim w tych mniejszych zlewniach, małych rzekach, dopływach, strumykach. Niewielu z nas ma świadomość tego, jak degradacja najmniejszego nawet strumyka staje się przyczyną zniszczeń na poważniejszą skalę. To wszystko spływa do Bałtyku. I potem pojawiają się tam zakwity sinic. Całe życie właśnie biologiczne w Bałtyku też przez to zamiera, bo wszystko jest skumulowane właśnie od tych najmniejszych strumyków, które każdy ma pod swoim domem, przez większe rzeki do Bałtyku. Monitoring społeczny, który będzie rozwinięty przez właśnie sieć spławików i tego stałego na szeroką skalę pomiaru zasolenia wody, pomoże też ograniczyć zanieczyszczenie nawet Bałtyku. Więc to jest ta skala, od tej skali mikro do skali makro będzie prawdopodobnie to przełożenie, pod warunkiem, że będzie wykorzystywane powszechnie przez zarówno wędkarzy, których jest prawie 500 000 w naszym kraju, jak i przez lokalnych mieszkańców, przyrodników, każdego, kto będzie chciał, kto przebywa nad wodą, to warto taką chwilę poświęcić i taki spławik do wody włożyć, zrobić ten pomiar i już odpowiednie instytucje zrobią z tym dalej użytek. W lipcu 2022 roku lokalni aktywiści pod wodzą Michała zorganizowali też akcję na rzecz małej rzeki. Mózgawa to dopływ Mierzawy. Jej koryto też wyprostowano, a postawiony próg od lat burzył naturalny ekosystem rzeki i przeszkadzał rybom w migracji. Społecznicy usunęli wyrwę poniżej betonowego progu. Zasypując wyrwę dużymi kamieniami, głazami, stworzyliśmy taką rampę, dzięki której wszystkie gatunki ryb, jak i minogów, są w stanie płynąć w górę, jak i swobodnie w dół rzeki, właśnie na tarliska, na zimowiska, czy na poszut, żeby sobie bytować w tej rzece. Zaledwie kilka godzin prac na rzece w krótkim czasie przyniosło efekty. Sukces był w kwestii niecałego roku od przywrócenia tej drożności na tym odcinku rzeki. Więc niewielkie działanie, niskokosztowe i bardzo szybki efekt, bo w porównaniu gdzie na efekty przy drzewach będziemy czekać te kilkadziesiąt lat, tak tutaj mamy zaledwie kilka miesięcy i już obserwujemy efekty, które są wymierne dla natury. Teraz społecznikom pozostaje pilnować, aby odbudowany ekosystem mózgawy utrzymał się. Spławik Aguard wspomoże ich działania.
Wędkarze na ogół reagują jako pierwsi na wszelkie zanieczyszczenia, bo po prostu są nad tą wodą, a teraz mamy urządzenie, które jasno nam pokazuje jakość tej wody i na wszystkie zmiany możemy natychmiast reagować właśnie oddolnie my jako wędkarze. Nie musimy czekać koniecznie na służby różnego rodzaju, żeby sprawdzić tą jakość wody. Mamy wynik tak naprawdę w 2 minutki, wiemy co z wodą się dzieje. Używanie przez nas tego spławika daje nam właśnie jako wędkarzom poczucie sprawczości, realnego działania. Mamy dzięki temu prawdziwy wpływ właśnie na badanie, a w przyszłości pewnie na różnego rodzaju działania, które poprawią jakość naszych wód. No, mamy wynik. Mamy wynik w tym momencie 550 mikrosiemensów na centymetr. Jak widać, od razu mamy w skali kolorowej pokazane, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o czystość wody. Jak widać, czysta woda, także jesteśmy spokojni.